Działalność charytatywna polega na tym, że jedni ludzie pomagają innym, potrzebującym pomocy. Robią to nie dla pieniędzy, lecz z potrzeby serca. Danuta Puczyńska, przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Darłowie. Związek jest jednym z grantobiorców. Korzystacie ze wsparcia w ramach projektu Działaj Lokalnie. Co będziecie robić? Planujemy wyremontować pomieszczenie, które otrzymaliśmy od miasta, na świetlicę dla emerytów. Związek nas liczy około 250 osób. Także ta świetlica, no, szczało w dziesiątkę. A co się w świetlicy będzie działo, no bo domyślam się, że to jest dopiero początek. Tak, planujemy organizować spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczorki literackie. Do tej pory korzystaliśmy z pomieszczeń innych stowarzyszeń i związków. Jednak emeryci pragną wyjść z domu, no i udało nam się zdobyć tą świetlicę i realizować będziemy to już w naszej świetlicy. Duża satysfakcja? Och, ogromna, ogromna, a radość niesamowita, aż nie do uwierzenia. Będziecie mieli swoje miejsce na ziemi? Tak, no, którego naprawdę do tej pory nie mieliśmy. Agnieszka Strzelecka, Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa. Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa będzie realizowało projekt w ramach programu Działaj Lokalnie. Co to za projekt? Wczoraj wysypisko, jutro wiejski plac spotkań. Na placu za naszą świetlicą wiejską kiedyś znajdowało się dzikie wysypisko śmieci. A nie mamy w naszej miejscowości właśnie miejsca, gdzie można organizować jakieś festyny, imprezy kulturalne. I w ramach teraz zadania chcemy organizować wycieczki rowerowe, które będą zakończone ogniskiem właśnie na tym placu. Chcemy tam wybudować wiatę, chcemy zorganizować już w czerwcu przegląd kapel ludowych, zaprosiliśmy kilka zespołów. Chcemy tam organizować wieczory poezji, takie na świeżym powietrzu. Chcemy tam zrobić piaskownicę, posadzić troszkę roślin ozdobnych. Aleksandra Kurek, działam w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Korlino Łącko-Łęże Królewo Razem w Korlinie. W ramach projektu stworzymy miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Korlino. Będzie to miejsce, gdzie będą mogli spotykać osoby dorosłe i dzieci i po prostu miło spędzać razem czas. Bo co może mały człowiek, tak jak ja, albo ty. Może pani, a może pan podpowie. Bożena Drost, Aneta Piącek. Jesteśmy ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Malechowa Jelonek. Jest to projekt, który zakłada zakup betonowego takiego stołu ping-pongowego, który będzie umiejscowiony na placu zabaw, placu rekreacji. Dużo dzieci z naszej miejscowości gra w ping-ponga, bierze udział w zawodach. Ten stół po prostu im pomoże w treningach, w czasie pozaszkolnym. Czy bez takiej pomocy udałoby się? Na pewno byłoby bardzo trudno, a może nawet niemożliwe. Skąd się bierze tak dużo energii w ludziach, że im się chce po prostu, tak jak wam? Chyba dlatego, że w takich miejscowościach do tej pory nic się nie działo. My założyliśmy stowarzyszenie rok temu i widzimy, jak to zaraża i to jest rzeczywiście prawda. Dorota Kuriata, Darowskie Centrum Wolontariatu. W tym roku nagrodziliśmy 10 projektów, które w sumie opiewają na kwotę 42 tysięcy złotych, czyli taką kwotę pozyskaliśmy przy współpracy tutaj partnerów biznesowych, darczyńców naszych programów Działaj Lokalnie, jak Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i przekazaliśmy dalej, żeby w powiecie, w tych małych miejscowościach rozwijały te pieniążki i działały lokalnie. Świat jest piękny wtedy, kiedy ty postępujesz pięknie, to znaczy, kiedy żyjesz nie tylko dla siebie.